Dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot leży na podłodze, nagrywając w trwodze. Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games Horojki. Witam serdecznie na kolejnej wtorkowej uczcie. Moi drodzy, dzisiaj przed nami I Escape. Przed czym? Co się będzie działo? Odpalamy. Play. Okej. Okay. No dobra. Mapa. Nie mamy. Wygląda jak jakiś labirynt. Dobra, wziąłem. Co to może być? O co tu może chodzić? Stay away from the mannequin! Sprzyje kurna mnością! Ja myślałem, że to statyści. Tacy wiecie, za pięć zyle gdzieś tam w crowdzie na ulicy. Nie. Dobra, tu niczego nie ma. Tu też niczego nie ma. Tu są te manekiny. Ale mrok. Aha. Aha. Aha, i to tylko miałem jedno spojrzenie. No nie, no to ja muszę przelecieć, no halo! Kurde, to jeszcze za mną idzie, nie? AAAA! Dźga mnie! Nie, odejdź! Jak? Przecież odchodzę, jestem daleko. O Boż. Nie patrzę, no! Ja myślałem, że manekiny to wystarczy. Nie wystarczy w ogóle. Ale jestem popeniany, nie? Bo są manekiny, statyczni, spoko, można z daleka zobaczyć i obejść albo uciec. Ale co to było? Jeszcze ja nie mogłem się odwrócić, no. Flashlighta musiałem deaktywować. No nie, tutaj nawet nie zamierzam iść. No świetnie, Roy, zobacz, genialną alternatywę. Ta, bo ten obraz mnie przyciąga na nią, a ja muszę wypychać tą myszkę, żeby ona zniknęła w sumie. Jak ja mam z 22 helta obejść? Jest, rany, ilu ich tam jest? Dobra, mam coś. Wziąłem. G. To jest jakaś skrzynka. O matko, ale jak tam... No nie ma opcji w ogóle. To jest jak to pudełeczko drewniane z tą kuleczką i tak rotujesz. O. Szkoda, że nie mogę przesuwać nic. Dobra. Tu są ci, no nie, jakiś dramat w ogóle. Tu jest ich jeszcze więcej. No to nie, no to przecież nie przejdę, no bo zginę, no. Może nie zauważę. Nie kapnął się. Ło!
Nie, no nie podpotnął mnie, no. O kurde, nie no, jeszcze raz, na spokojnie. No tak, no, interact, no wiadomo, no. M to use map, no. Klajworians? Klajwoja? Co to jest? Słownik. Klajwo... Cy... Ly... A... I... R... V... O... Y... A... N... C... E... Jasnowidzenie. Jasna kurwa chyba. Jasnowidzenie. G. Czujecie? Ale mapki nie mogę zawsze sobie. No to nie jest takie, kurde, hop-siupens, nie? No, spróbujmy coś z tym zrobić, spokojnie. Dobra, tu są ci, to nie będę się pchał. Co jest? Co to jest? Jakiś inny typ! Co to za dźwięk? Co to jest? Co to jest za kol... Nie! Co jest jakiś najgorszy dom strachów, kurwa, na świecie, nie? Stay away, don't use flashlight, don't look at her! Get the fuck out! Jeszcze zadyszki dostał. Nie, przepraszam! Od kto to stworzył? Co za desperat? Co za kastrat? Jak? Już był cichutko. Jakie chore gówno, ale mocne. Naprawdę, ja chcę bardzo escape, ale... Ale wydaje mi się... Ale to jest kurwa niemożliwe! Jasnowidzenie. Dobra, no i mam to jasnowidzenie pod G. Muszę tylko patrzeć... Dobra, to są ci. No ale stay away, no to musiałem przejść, nie, ziomek? Dzień dobry panu. No serio? No i co teraz? Nie, teraz tutaj chyba. Tak i obracamy, jakby rotujemy, ale inną tą. Dobra, G. Ale to mogę dać... Nie, już zużyłem! Ja nie wiem, czy ja dobrze poszedłem. Dobra, jeszcze mnie nie ciachają. Ale to jest wyczerpujące, nie? A już, już tną. No coś, kurde, zbyt długo cisza była. Przyznam się szczerze, fajnie by było odnaleźć jakąś znajdźkę, bo to byłby dowód, że tu jeszcze nie byłem. Najgorsze są właśnie takie rozwidlenia, to jest dramat, nie? Ja nie wiem po prostu, co wtedy zrobić. Albo gdyby się dało z nimi jakoś walczyć, to byłby wypas. A nie wiem, kogo się boję bardziej. Manekinów, co stoją w randomowych miejscach, tej baby, która nie wiadomo, kiedy się pojawia, czy tego bucze... O!
To oni się tu sfrizowali? To są ci starzy? O! Patrzcie, ile dobra. Mam dwa jasne... Nie, nie patrzę, nie patrzę! Nie patrzę! Nie patrzę! Dobra. Jestem tu obrócony, tak. Dobra. Chodźmy tędy. Dobra. Okej. Ja bym zaszalał i poszedł tędy. Mam 7 helta. Hardo. Co jest? Ostatni raz. Ostatni raz! Niewinny tytuł, a escape. So easy, let's do it. Go forward and don't look back. Jasnowidzenie, kurwa. Gdyby to było proste w myśl ułożenia tego labiryntu, to w porzo. To na iziku. Dobra, izik. No i to jestem w pięknej dupie. Dobra, rotujemy wokół tej ściany, wzdłuż. O. O nie. Tylko nie oni. Cała zgraja, ale na szczęście ich idzie szybko wymanewrować. Nie trzeba montować żadnych screamerów. One same do ciebie przyjdą. Prędzej czy później. O kurie. Czyli tu mamy nic. I tu wzdłuż tej. Nie wiem, labirynt posrania, nie? Kurde, tu też. Czy montaż tych dźwięków, po prostu taki chory ambient, nie? Chyba mam dosyć. Kurde, tu też ta. Ach. To może tędy. Mam dziwne wrażenie, że nie widziałem jeszcze wszystkiego. Tylko spokojnie. Co to znaczy? Ale ciężko! Jak? Gdzie? Ja już nie mogę biec, nie? To jest ten dramat. Nie, przejdę to na easy. Chodź! Wsadź se! Serio? Tyle wrzasków to dawno nie było. Nie, dosyć, dosyć. To tak fajnie, że się pojawia taki horojek, tak. Niech się tak pojawia raz na miesiąc mag. Nie, co ja pieprzę. Raz na kwartał i styknie. No, tyle strachu co kilka poprzednich.
w sobie, naraz, jeden. Moi drodzy, dziękuję ślicznie za uwagę, podobało się. To mi się zawsze mi się przypominają takie sceny, gdzie w wesołym miasteczku siedział sobie pan w takim basenie i jak ktoś celnie rzucił piłką w taką blaszkę, to ten pan wpadał do basenu i wszyscy ha, 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 ha. I mam wrażenie, że tak jest ze mną, tylko że pod kątem strachu. Moi drodzy, klasycznie miejcie na uwadze gry na G2A z hasłem ROJO 3% hashtag z naciskiem na cotygodniowe start piątek, weekly sale, serdeczna tarcza, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i do następnego. Hejas!